Powiedziałbym, że widzę ją czarno w tej chwili, patrząc na to, w jakim kierunku Unia Europejska podąża. Podąża w bardzo złym kierunku, w kierunku centralizacji, unifikacji, takiego rządu sumień, likwidacji państw narodowych, likwidacji suwerennych państw i jednocześnie zawłaszczania sobie również prawa do stanowienia przepisów prawnych, przepisów podatkowych, które miałyby obowiązywać całą Unię Europejską, bez uwzględniania czynnika takiego jak bogactwo i różnice w tym bogactwie poszczególnych państw. Sami widzimy, jakim fatalnym błędem było wprowadzenie waluty euro dla państw o bardzo różnym poziomie rozwoju. O ile Niemcy, Francja są w stanie jeszcze na tej walucie pewne zyski sobie generować, o tyle Hiszpania, Włochy czy Grecja stają się coraz bardziej bankrutami. Polska mogłaby funkcjonować w Unii, gdyby ona była wierna zasadom swoich ojców założycieli, czy tym początkowym jeszcze z okresu wspólnoty węgla i stali, czyli swobodnemu przepływowi kapitału, ludzi i swobodnej działalności gospodarczej. Natomiast w momencie, kiedy tworzy się z tego monopaństwo z centralą w Brukseli, Polska swojej przyszłości z Unią wiązać nie powinna. Wydaje się, że być może nie będziemy musieli o tym decydować sami, ponieważ Unia Europejska chyli się ku upadkowi i lada moment możemy zobaczyć jej ostateczną destrukcję. Jeśli nie zmieni swojego kierunku, Polska powinna się przygotować do opuszczenia Unii Europejskiej lub przygotować się na ewentualność rozpadu tego organizmu. To jest proces, który trzeba już dziś rozpocząć.